Cześć, Paweł Kulikowski, CRM Out of the Box. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o kolejnej pudełkowej funkcji. Pudełkowej funkcji, która jest tak naprawdę częstym wymaganiem od naszych modułów CRM-owych, niezależnie od tego, czy jesteśmy w sprzedaży, obsłudze klienta czy marketingu. Jest to jedno z podstawowych życzeń dotyczących karty klienta w naszym systemie. Mianowicie, jeżeli sobie zeskrolujemy na tym moim kliencie w tej chwili do obszaru adresu, to widzimy, że mam tutaj umieszczony jeden podstawowy adres tego klienta wraz z mapką. To oczywiście wygląda ładnie, estetycznie, spełnia swoją funkcję, ale często wymaganiem jest to, abyśmy na tym kliencie mogli zarejestrować więcej niż jeden adres, żebyśmy mogli sobie zarejestrować adres korespondencyjny, adres dostawy, adres dodatkowego biura, czy adres kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj biznesowych wymagań może być sporo. I tu z pomocą przychodzi nam pudełkowa, aczkolwiek ukryta funkcja. Musimy wykonać pewną drobną pracę, pewną drobną modyfikację, aby odkryć sobie możliwość dodatkowego składania, dodawania sobie adresów na formularzu takiego klienta w CRM. Przejdźmy zatem do odblokowania tej możliwości, do dodania sobie sekcji dodatkowych adresów w ramach formularza klienta w CRM. W tym celu przeniosę się do obszaru Power Apps, muszę zalogować się na stronę Make Power Apps, wejść tutaj do edycji mojego środowiska, znaleźć sobie rozwiązanie, w którym będę edytował tę zmianę. Wchodzę sobie w swoje rozwiązanie IS. Znajduję sobie tutaj tabelę klienta. I na tabeli klienta, szukając formularzy, otwieram formularz główny aktywny klienta. Teraz chciałbym na tym formularzu dodać dodatkową, tak jak widzicie, to jest mój formularz z mapką, z adresem podstawowym, natomiast brakuje mi tutaj adresów dodatkowych, zatem chciałbym sobie tę sekcję, ten element tutaj umieścić. W tym celu wybieram plusik, przycisk składnik. Wybieram najpierw sekcję jednokolumnową, tę sekcję umieszczam sobie pod sekcją adresów, nazywam ją adresy dodatkowe. I teraz do tej sekcji chciałbym umieścić w tej sekcji dodatkowy element, czyli podsiadkę. Szukam sobie tutaj tabeli adresy. Tych tabel może być tutaj sporo. Nie przestraszcie się tej ilości, ale ilości tabel. Wybieram powiązane rekordy. Pierwsza powiązana tabela z tą informacją klienta to są adresy. I widokiem domyślnym niech będą wszystkie adresy klientów. Klikam gotowe i tak naprawdę to wszystko. Pojawia mi się tutaj sekcja, nazwijmy ją adresy dodatkowe, aby ładnie się to nam wszystko wyświetlało. Zapiszmy sobie taką informację. I potem jak zapiszemy sobie zmiany do tego formularza, kolejnym krokiem będzie opublikowanie tych zmian do naszego systemu. Także w tej chwili system nam powinien zapisać tę informację, teraz ją publikujemy i ta publikacja efektywnie powinna spowodować, że na naszej karcie klienta, na tym widoku 360 stopni pojawi się pod adresem głównym możliwość dodawania adresów dodatkowych, rejestracji tych adresów dodatkowych wraz z informacją tak naprawdę, co to jest za adres i czego ten adres dotyczy. System już za chwilę to powinien opublikować, tę zmianę. Wrócimy sobie za chwilę tutaj na formularz. No właśnie, już jest gotowe. Wrócimy sobie na formularz i teraz odświeżymy obszar roboczy naszej przeglądarki po to, aby ta zmiana nam się pojawiła. Mamy tu adresy dodatkowe. Proszę zauważyć, że mamy ten nasz główny, mamy tę mapkę z adresem głównym, a teraz pojawiła się nam jeszcze sekcja adresów dodatkowych. Wybieramy sobie trzy kropki, czy w przypadku trochę większej rozdzielczości może to być po prostu przycisk, który pojawi mi się, tak jak w tym przypadku, nowa encja adres. Wybieramy sobie ten przycisk i teraz możemy sobie ten adres wprowadzić. Wprowadźmy sobie adres Mazowieckie. Niech to będzie ulica przykładowa. Ale
Możemy tutaj dodać dodatkowe numery telefonów, możemy wybrać sobie dodatkowe informacje dotyczące metody wysyłki, no i możemy sobie wreszcie określić typ adresu. Niech będzie to adres dostawy. Zapisujemy i zamykamy. I proszę zauważyć, że teraz dodatkowo na liście pojawia się adres korespondencyjny z kodem pocztowym, miastem, ulicą, oczywiście dodatkowym opisem. Bardzo prosta, banalna funkcjonalność, ale pozwalająca na rejestrację dodatkowych informacji związanych z danymi korespondencyjnymi, adresowymi naszego klienta. 360 stopni widok zostaje wzbogacony o te informacje. Bardzo proste do włączenia. Tabela jest gotowa w systemie. Adresy dodatkowe w systemie CRM.